co? Aha, bo tu jest ta czasówka teraz. No tak, głupia czasówka. Co to miało znaczyć? Przecież miałem dużo powietrza. No, ta czasówka polega na tym, że tak kraty się zamykają. Kurde, głupio kobieto. Zróbmy tak, otworzymy. Ta kadzynka niestety trochę czasu bierze, więc pozwolimy się zamknąć. O, resetuj się. Zrobimy zapis. Już teraz nie będzie kadzynki. W ostatniej chwili prawie nogi jej ucięło. O, to nam te drzwiczki otwarło. O, Timotiko, jak się mogłaś mnie złapać? No. Ale może... A, bo tu na dole jest krawędź złapania się. I hopla. I do góry z powrotem. O, jakieś trzęsienie. Ale sami przyznacie, że taki dół jak ten... To się aż prosi, żeby zejść na dół i coś tam i zobaczyć, czy czegoś tam nie ma, nie? Żeby chyba nie pominął jakiegoś krzyża templariusza, bo będzie bardzo źle. Mnie zastanawiało, po co ta krawędź tu jest, do czego? Niby jest, ale do niczego nie służy. No, wyszliśmy w znajomym miejscu. Z kluczem Rusty Key. Ale tym razem idziemy... O, tu się jeszcze, jak widzicie, woda nas pojawiła. Całkowicie nie wiem, po jakiego grzyba. Bo
przeskoczyć tu na ta strona nie było żadnym problemem. A tu użyjemy naszego kija. Ue. Trochę mnie zraniło. Kurde, co jest z tym nietoperzem? Mamy znowu układankę. A, tu jest drugi krzyż. W pewnym miejscu gdzieś długi krzyż templariusz, to wiem. Znaczy układanka jak układanka, ale... no, trzeba poprzesuwać. Ale nie jest trudno zajarzyć, które na które miejsce. One complete. Szczerze, nawet nie wiem, co tu mówi się przy tym przesuwaniu, bo... Dobrze, że dałaj na 2 elementy do przesuwania, a nie na przykład 10 czy coś. To była masakra. Okej. Kraty się pootwierały. Tu mamy aptekę. A tu mamy to, czego szukaliśmy. Ten drąg. Wooden pool. Lululul. Aha, no tak to... No i ale mi tam wskakuj, a nie... Fochy odstawiać będziesz. Łap się... Może byś się tak... No... Kurde, fochy będzie odstawiać. Larcia, larcia. Lubisz czasem pogrywać na nerwach. No właśnie, o tym mowa. Cholera. Miałeś ciekawego na ten wooden pool zmieściła sobie do tego plecaczka. Biorąc pod uwagę, że już dość sporo rzeczy w nim, no. Ue. Niedobrze zrobiłaś.
Zrobimy tak. A. Teraz mi może wskoczyć na to. O, tak to miało wyglądać. Ładnie, ładnie latcia. Tym razem ładnie. Tak. Czy tam na tej półce coś jest? Nie pamiętam. To mi... No kurde, ale mi daj to. Nie, dobra. Znaczy tutaj akurat ja idę po kolejny sekret, to nie jest droga obowiązkowa. Pamiętam, jak czytałem jeszcze recenzję czy komentarze o tym kastometu, sporo ludzi miało problem z złapaniem się tej krawędzi, co tam jest ledwo. O, tu u góry jest. Ciężko się je złapać ogólnie. Też mam ten problem. O tu. To jest tak zrobione, że tu się nie da złapać. Jak ona mi się wtedy złapała, no? Poprzednim razem mi się chwyciła, bo zdobyłem wszystkie sekrety, ale teraz... Nie pamiętam. Miałem kant. Jasne. No, kurde, mogłabyś się nie przekręcać. No, już praktycznie byłaś, no. Jezus Maria Celesna. Ale w drugą stronę może mi pomaszerować. A, tak się można chwycić. Zapomniałem. Się odbić. Możliwe. Jeszcze raz. A jeszcze raz idziemy. No co jest? Kurde, lara. Nie chce mi się... Co ci się stało, że nie chcesz obejść tego rogu? Patrz, nawet nie chcę... W
wypłynąć stąd. Coś się po... zertaliło. Zobaczmy, czy teraz to przejdzie. Ja... jakiś tam bug się zrobił, czy coś. Nagle nie chciała ani się na rękach obrócić, ani wypłynąć. Aha. Światło, żebyście cokolwiek widzieli. Tyle nowych ruchów, możliwości, że dała, nie dała tego, żeby nie trzeba było używać kłócenia przy wchodzeniu do szczelin. O, i mamy drugi krzyż templariuszy. Poziomie więcej już chyba nie było. Na złym miejscu. Ja może nie mam szczęścia do tych drabinek dzisiaj. No kurde. Użyć wooden pola lula. No i tu inna trzeba kontrol nacisnąć przy obracaniu tego. Na razie sama obróci, w przeciwieństwie do na przykład R4 czy do tego customa Edgeblade Bion, który też nagrywam. Tam to jest tak, że trzeba kursorami kierować Lara, nie? Żeby obracała. Jeszcze... I tu użyjemy naszego balkony dorski. Nie wiem, jak to się mu do balkonu, ale będzie. Ale same te pomieszczenia, ten zamek, czy co to jest, nawet fajnie tu okazała tymi teksturami i tak dalej. Aha. My father's lost diary. He told me about this diary on several occasions, but he never told me how or where he had lost it. No, to Narcia znalazła pamiątkę po tacie swoim. Czy tam coś było na tym ziomie, nie pamiętam. A
już sobie przypomniałem, co to było. Tu jest skrzyneczka. Znowuż. A w niej shotgun. Co z tego, jak i tak nie używam innych broni niż pistolety? No ja tak robię dlatego, żeby było trochę trudniej, nie? Wiecie. O, tu jest jeszcze jeden krzyż templariuszy. No, dobrze wiedzieć, kurde. Strzelił gafa, gdyby nie poszedł tu na górę. Myślałem, że tu były na dwa. Co tam jest? O, rób salta. Mimo wszystko szybsze przechodzenie po tych szczelinach. Się takie czołganie. A, jesteśmy, tak. A gdzie są dwa pozostałe, to już też pamiętam, więc będziemy mieć wszystkie, proszę państwa. Wszystkie pięć. Już mamy ile w sumie sekretów? 9. Ale co? Nie. Nie doleciałeś. Ups. Nie dobrze. Zróbmy tak, może. I... no. Udało się, udało się. Powracamy na dół legalną drogą. Takie na przykład, która się uderzyła głowy i spadając, tak jakby się potknęła, no bo ta animacja też jest trochę szybsza, bo normalnie to by upadła tak, że kucłaby i się dźwigała do stójki, nie? A to minimalnie dłużej też trwa. Tu chyba nic nie było. Takie przejście do pizzy. Ślepe przejście. To idzie strzelić. I teraz musimy zejść na dół. To jedyna droga. Jaka nam pozostała? Może mi tak od razu na sam dół nie zjeżdżaj.
być mogła. Bo marnie byś skończyła, gdybyś to w ten sposób zrobiła. Na dnie już nie ma zejścia żadnego. O. No to jesteśmy w kolejnym poziomie o nazwie The Lost Realm. Tak więc na razie zakończymy. Mam nadzieję, że się podobało jak zwykle. To znaczy nie wiadomo czy jak zwykle. No ale mam nadzieję, że choć trochę was zainteresowałem tym kostumem. No i że będziecie do końca oglądać. Tak więc cześć wszystkim i do usłyszenia.